Gratuluję i zwycięstwa, i bramki. No ważnej bramki, bo no 1-0 to z Mołdawią to chyba byłoby za mało. Wymagania wobec reprezentacji na pewno są olbrzymie. My też chcielibyśmy przede wszystkim zwyciężać, a przy tym grać bardzo widowiskowo i w jakiś tam sposób się rehabilitować po tym, co jak zawiedliśmy na Euro. Z drugiej strony już zapomnijmy o tym Euro. Mołdawia w ostatnich eliminacjach do Mistrzostw Europy dwa razy tylko po 1-0 przegrywała z Holandią. Naprawdę w dzisiejszej piłce bardzo ciężko o zwycięstwa i wiele drużyn teoretycznie słabych potrafi się bronić. I dlatego, tak jak pan powiedział, bramka bardzo ważna w takim momencie, gdzie to wszystko już się uspokoiło. Czy ten gol to dla pana taka szczególna satysfakcja po tym, jak nie zagrał pan na Euro 2012, jak był krytykowany przez nas wielokrotnie? Nie, absolutnie. No, wy staracie się wykonywać swoją pracę, podejrzewam, najlepiej, jak to jest możliwe, najbardziej rzetelnie. Ja staram się, wychodząc na boisko, również robić to, co robię, najlepiej, jak potrafię. I ja nigdy nie mam do nikogo żalu o to, kto coś na mnie napisze. Po to wy jesteście, a ja jestem od tego, żeby grać. I absolutnie, oczywiście się cieszę bardzo z tej bramki. Jest to moja bramka pierwsza w reprezentacji. Jestem ogromnie szczęśliwy. To był taki mecz dwóch połów. W tej pierwszej zagraliście no, tak ospale, jakbyście, nie wiem, albo zlekceważyli trochę rywala, albo mieliście w kościach jeszcze ten mecz w Podgorice z Czarnogórą. Nie, jeśli chodzi o to spotkanie ostatnie w Podgorice, absolutnie to, co dzisiaj się wydarzyło, jaki ten mecz miał przebieg, nie wpływało na nas to, co się wydarzyło tam w Czarnogórze. Mieliśmy mnóstwo czasu, aby się zregenerować. Mamy świadomość tego oczywiście, że ten mecz nie był za dobry w naszym wykonaniu. Chcielibyśmy grać i pięknie, a przede wszystkim wygrywać. No dzisiaj było to drugie, czyli tylko zwycięstwo.